Jak to w Niemczech działo się? Przede wszystkim na szefa tego instytutu powołano wspomnianego Joachima Gaucka. Mało może kto wie, że Joachim Gauck to jest pastor ewangelicki, czyli ksiądz, no, duchowny protestancki, działacz opozycji. Dlaczego wybrano duchownego? Między innymi dlatego, że uważano, że duchowny zrobi to uczciwie, nawet lepiej niż politycy, a drugie, że wypracuje normy moralne. I Gauck rzeczywiście te normy moralne wypracował. Kiedyś byłem na spotkaniu z nim w Lipsku, kiedy był panel, jak to jest w Polsce, jak jest to w Niemczech, i padło takie pytanie, czy kościołom chrześcijańskim potrzebna jest ustawa lustracyjna. I tutaj Gauck powiedział takie pytanie, znaczy taką, udzielił takiej odpowiedzi, że nie. Co było zaskoczeniem. Pytali go, dlaczego jest niepotrzebna. A on mówi, no bo przecież to mamy zapisane w Ewangelii. I tutaj dał przykłady Wielkiego Tygodnia. Akurat zaczniemy w Niedzielę Palmową, za parę dni Wielki Tydzień. Kto pójdzie do kościoła, będzie słyszał, oprócz rzeczy bardzo pozytywnych, jak ustanowienie Najświętszego Sakramentu, sakramentu kapłaństwa, usłyszy co? Wielką Środę o zdradzie Judasza. Wielki Czwartek o tym, że święty Piotr się zaparł Chrystusa. Wielki Piątek było jeszcze gorzej, bo wszyscy apostołowie uciekli, tylko został święty Jan Ewangelista pod krzyżem i zostały Matka Najświętsza i kobiety. Nawiasem mówiąc, jest ukłon do kobiet, że mężczyźni uciekli, a kobiety zostały. Ale po Wielkanocy też nie było lepiej, bo w Niedzielę Białą po Wielkanocy usłyszymy o tym, że święty Tomasz nie uwierzył w zmartwychwstanie Chrystusa. I Gauck zadaje takie retoryczne pytanie, czy ewangeliści mogli nie napisać o tych błędach popełnionych przez pierwszych apostołów? I odpowiada sam sobie, że oczywiście mogli, bo kto by sprawdził po 2000 lat, że w ogóle był taki Judasz, albo że święty Piotr, pierwszy papież, miał taki błąd w swoim życiu. I znowu Gauck zadaje takie drugie retoryczne pytanie. A jeżeli napisali, to dlaczego napisali o tych błędach? No i sam sobie tu odpowiada. Po pierwsze, że byli wierni prawdzie i gdyby dzisiaj zdefiniować ustawę niemiecką, to trzeba powiedzieć, że u fundamentu leży prawda. To jest w sumie banalna rzecz, że prawda jest w ogóle podstawą wszelkiej działalności. A druga sprawa, że Gauck mówił tak, że również dlatego, że w genialny sposób pokazali różnicę między Judaszem a świętym Piotrem. Jeden i drugi apostoł zdradził. Ale Judasz, chociaż miał wyrzuty sumienia, nie pojednał się z Chrystusem, poszedł, używając dzisiejszego języka, w tak zwane zaparte, popełnił zresztą samobójstwo, czyli zamknął sobie drogę do łączności z Kościołem. Natomiast święty Piotr też żałował, tylko święty Piotr znalazł drogę do pojednania z Chrystusem. I co się stało? No Chrystus przyjął te przeprosiny. Co więcej, z tego upadłego apostoła, który jednak powstał z tego upadku, uczynił swojego namiestnika, czyli pierwszego papieża. I gdybyśmy dzisiaj mieli zapytać, po co jest w ogóle lustracja i co to w ogóle w tej lustracji jest najważniejsze, to dla mnie jest najważniejsze to, żeby pokazać tą różnicę między Judaszem a świętym Piotrem. Bo ludzką rzeczą jest upaść i ludzką rzeczą jest pobłądzić. Natomiast sens tego zmierzania się z przeszłością polega na tym, żeby ci ludzie jednak wrócili do społeczeństwa. Ale nie przez kłamstwo, nie poprzez zapieranie się, nie poprzez matactwo, tylko poprzez prawdę.